Cześć moi drodzy, siemanko, witajcie bardzo serdecznie na kanale Brodkids TV, ja jestem Brod i w dzisiejszym odcinku chciałbym wam coś pokazać, mianowicie, słuchajcie, dostałem taką oto klocuszkę od Cenegi, jest to dość pokaźna paczka i się sypie z niej. Dzisiaj jest premiera, słuchajcie, gry Simulator Farmy, więc ja sobie tą paczkę rozpakuję, zobaczymy co jest w niej w środku, już wam trochę podpowiedziałem. Mamy folię bęcherzykową, lubię słuchajcie strzelać z tej folii. Trochę może być za głośno, przepraszam. Patrz, co tu jest? O ja! Moi drodzy, oj, to trochę zdarłem. Mam troszkę, jeszcze mnie męczy ten kaszel, ale postaram się nagrać wam, moi drodzy, ten opening. Jak zwykle nie mam noża, u mnie zwykle nie bywa na openingu nóż. Boże, patrzcie, mamy słomę z tego wychodzi. Boże, co to jest, słuchajcie, ale mi się tu wysypuje słoma, jakieś zapachy. Szkoda, że jeszcze na YouTubie nie wymyślili czujnika od zapachu, bo to by było ciekawe, na pewno. Ale no, patrzcie, tak to wygląda. Nie wiem, ała, uderzyłem w ten. O Boże, ale się tu zesypało, o Matko Święta, co to jest, moi drodzy? Co mi to zboże Cenega wysłała, masakra. Słuchajcie, Boże, jestem cały brudny z tego, masakiera, co tu się dzieje. Tak wygląda to pudełeczko. Moi drodzy, tu jest napisane Polska Farma 2017. Tam to bliżej, ops, ale mi się z tego sypie, Jezus Maria. Wow, to można otworzyć, patrzcie. Pieko otwieramy, zbite z deseczek. Polska Farma, słuchajcie. Boże Święty, widać, aż pachnie farmą. Mamy zboże. Ej, jakie... O Matko Święta, patrzcie co tutaj jest. Ej, no nie wierzę. Mamy zboże, słuchajcie. Jak to gdzieś od... Nie mam nawet gdzie tego odłożyć. Mamy sianko, to jest zboże. To jest sianko oczywiście. Suszone. Ale mi się to sypie. Ej, Cenega, co byście zrobili? Moi drodzy, fajnie to wygląda. Mamy tutaj... Jezu, co to jakieś konfitury, wszystko. Patrzcie, ej. Masakra, co to jest? Rzodkiewka Silesia, czesna, łagodna. Możemy sadzić rzodkiewkę, no nie wierzę, moi drodzy. Rzodkieweczkę możemy sadzić. Dostaliśmy jabłko. Jabłuszko też jest od Cenegi. Nieźle, nieźle, moi drodzy, co tu jeszcze jest? Pasztet szlachecki, wieprzowy. No nie wierzę, no. Dobra. Wieprzowy pasztecik. Nieźle. Moi kochani, tu mamy co? Konfitury. Polski miód. Ej, to jest miodzik z pasieki. Moi drodzy, polski miodzik też mamy. Ale super rzeczy się tu dzieją, moi drodzy. Ale rzeczy się dzieją. Mamy gruszkę. Nawet dwie, słuchajcie. Tylko każda inna. Patrzcie, dwie gruszki dostałem. Mamy też... Polska Farma. Pierwszy symulator rolniczy z glebą 3D. Gleba 3D, no nie wierzę. Co oni tu przysłali? Mamy ziemię, słuchajcie. Symulator, będziemy sadzić rzodkiewkę w tym. Co wy na to? Posadzimy tu rzodkiewkę? Ciekawe, czy urośnie. Będziemy sadzić, słuchajcie. Bo to jest czysta ziemia. Posadzimy rzodkiewkę. Ciekawe, czy nam wyrośnie. Mamy coś jeszcze. Jezu, traktor nam się zepsuł. Nie, traktor. Ale mamy ciągnik. A, spadł mi. Ciekawe, czy on się zepsuł, czy nie. Nie, działa. Słuchajcie, patrzcie. Patrzcie, samochodzik traktorowy. Możemy jeździć. Wrum, 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 wrum. Patrzcie. Ale super. Mamy traktorek nawet w tej paczuszce. Od Cenegi. Super. No i to, co lubimy najbardziej. Około 180 maszyn rolniczych. Słuchajcie. Polska Farma 2017. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli kupić tę grę, to link do niej będzie w opisie. Jakbyście się zastanawiali nad tym, nad kupnem Farm Expert 2017, czyli symulator Polska Farma 2017. Link w opisie, tam w rozwinięciu. Gleba 3D. Zakopywanie, obróbka ziemi, bruzdy, grzęźnięcie, poślizgi, sady, 6 rodzajów upraw, 6 rodzajów zwierząt hodowlanych, warsztaty, 4 rozbudowane światy, gra wieloosobowa. Także subcio, moi drodzy. Tak to wygląda. Możemy to sobie odczepić.
Tu mamy, wziął się w rolnika epikuru własnym gospodarstwem, moi drodzy. Mapka jest cała tego, wszystkiego. Fajnie to wygląda. Będziemy mogli się tutaj, słuchajcie, w grę wdrożyć. Myślę, że jeszcze dzisiaj będziemy sobie w nią grali. Mam nadzieję, że wam się będzie podobał ten odcinek. Coś tu jeszcze nie mam. Słuchajcie, zagramy sobie, jak oczywiście tu posprzątam, bo straszne są rzeczy. Popatrzcie na mnie. Patrzcie. Cały jestem z siana. Masakra. No nic, idę po odkurzacz. A tymczasem ja się z wami żegnam. No i zobaczcie, słuchajcie, gierkę, bo warto. No i zjemy sobie jabłuszko. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.